Witamy wszystkich w programie Kreatywny Maluch. Wita Natalka, Ola i pani Ewa. Słuchajcie, i wita nas też. Co to jest? Ośmiornica. Ośmiornica, bo wyobraźcie sobie, my tą ośmiornicę, pamiętacie, w zeszłym odcinku wyruszyliśmy w podróż. Jako, że trwają wakacje, to z podróży przywieźliśmy ośmiornicę, ale ja myślę... Słucham? Dmuchaną oczywiście. No gdzież dmuchana? Nie dmuchana, co prawda papierowa, bo chciałybyśmy, żeby taka ośmiornica znalazła się u każdego. To, co nam potrzebne? Dzisiaj tylko i wyłącznie papier oraz klej i mazaki. Od czego zaczynamy? Wy w domu musicie sobie przygotować odpowiednie kształty. My już takie kształty mamy, więc musimy sobie skleić ośmiornicę, tak? To co, wybieramy kolory. Mamy takie. Który? To ja niebieski. No to już, wybrałaś pomarańczowy. Proszę, tu mamy do tego to. I jeszcze mam zielony. I słuchajcie, co musimy zrobić? No musimy dokleić, tak? Tą mniejszą część, o tutaj do ośmiorniczki, żeby nam tak ładnie wystawało. To może nie ośmiornica, ale jest co bardziej meduza, prawda? Ma takie czułka, które parzą. To nie ośmiornica, to chyba meduza bardziej jest. To zaczynamy, smarujemy tutaj też nie za dużo, żeby nam taka falbanka wystawała. No teraz już upewniam się całkowicie, że to raczej jest meduza. Tak. Co dalej? No żeby nasza meduza przejrzała, to musimy jej nakleić oczy. Dwa większe koła, dwa mniejsze koła czarne. No i słuchajcie, meduza ma takie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale takie wąsy, które no niestety jak się zetną z ludzką skórę, to chyba trochę parzą. Ale musimy meduzie dokleić, więc wybieramy sobie różne kolory. Pani mnie poparzyła. Słucham? Czemu pani mnie poparzyła? O te, no bo to jest taka meduza przyjazna, wiesz? Także wybieramy sobie różne kolory, żeby była taka trochę kolorowa, tak? I smarujemy, tak, i z drugiej strony przyklejamy. Moje już gotowe. Można takie wąski sobie wykręcić, nie wszystkie, na nożyczki i lekko zakręcamy, o właśnie. No i co? Słuchajcie, no nasza meduza jest już prawie gotowa, prawie, ponieważ przydałoby nam się z tyłu takie trzymadełko, żebyśmy mogły włożyć rączkę i żeby ta meduza nam troszkę się mogła poruszać, tak? To co? Bierzemy, ty masz niebieską, no to niebieskie trzymadełko, ty pomarańczowe, a ja mam zieloną. Słuchajcie, tak trzymadełko sobie tutaj wykręcamy, musimy trochę wykręcić. I posmarować z jednej strony, z drugiej strony. I przykleić, tak, z tyłu. Mocniej, więcej kleju, Natalciu. Musi się dobrze przykleić, żeby nie odpadło i meduzy mogą się wspólnie bawić. A co jeszcze zobaczymy w naszej podróży? No to już się chyba dowiecie po wakacjach, ponieważ wzywa nas słońce, piękna pogoda, góry, morze, jeziora, las. Co jeszcze może wzywać w wakacje do dobrej zabawy? Piłka, tak? Skakanka, basen. Także z wami się zażegnamy, zobaczymy się po wakacjach, a czego życzymy, Natalka?
Udanych. Ola, czego życzymy? Udanych? Udanych wakacji. Tak, oczywiście. No i słuchajcie, dziewczyny, jak już się z nimi zobaczymy po wakacjach, to już nie będą przedszkolaki, tylko będą pierwszoklasistki. Tak, dziewczyny idą do pierwszej klasy, więc też im życzymy odpoczynku przed ciężką pracą w szkole. Do zobaczenia, hej!